Teraz chcieliśmy porozmawiać w kolejnym kroku o planie, o mapie, o maksymalnym planie działania. A to jest rewelacyjny poradnik przedsiębiorcy, a ty musisz stać się właścicielem tego biznesu. Słuchajcie, tu jest doświadczenie 33 czarnych diamentów i setek diamentów. Oni podążali za tym podręcznikiem, za tą ścieżką do skarbu, a wasz skarb to wasza wolność. Słuchajcie, ten podręcznik przedstawia wszystko, co potrzeba filozofię, nastawienie umysłu, to, co musisz robić, 10 kroków, a które ty będziesz powielał i będziesz mógł zastosować je do twoich codziennych działań, żebyś mógł nauczyć tego innych ludzi. A tu jest wszystko pokazane przez numery. Słuchajcie, specjalne strony, które tutaj są, mówią ci o nastawieniu twoim, które potrzebujesz mieć. To jest narzędzie, które będzie wsparciem dla ciebie. Za każdym razem, kiedy mówimy o systemie, to mówimy o tym, żebyś mógł oszczędzić sobie energię i być produktywny w działaniu. A musisz podążać za tą ścieżką. Przeczytam ci coś. W jaki sposób ty musisz mieć nastawienie umysłu, żeby uruchomić swój biznes we właściwy sposób i skuteczny. A żeby móc po prostu szybko budować twój biznes, a musisz pewne rzeczy zaakceptować, uwierzyć w pewne rzeczy i zaakceptować je przez wiarę. A te zasady są po prostu częścią systemu, który wyprodukował wiele rezultatów dla innych ludzi i wyprodukuje tak samo dla ciebie rezultaty. Więc jeśli chodzi o stworzenie właściwego nastawienia umysłu, muszę ci przekazać 4 podstawowe rzeczy, za którymi musisz podążać. Jeśli tak nastawisz swój umysł, nie będziesz musiał się po prostu zastanawiać, ponieważ jeśli ktoś zadaje ci pytanie, jeśli czegoś nie ma tutaj po prostu w tym podręczniku, jeśli tego nie ma tutaj po prostu, dlaczego miałbyś to robić? To nie będzie efektywne dla ciebie, to nie będzie skuteczne. Wiecie co, doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem wtedy, kiedy jest doświadczeniem kogoś innego. A jeśli możecie się tego nauczyć, to będzie mądrość, zaczerpnięcie z doświadczenia innych ludzi. Nie spiesz się. To jest biznes, gdzie ty możesz budować go z twoją własną prędkością. Wystartuj z ludźmi, ale nie chodzi o to, żeby zrobić to szybko, tylko jakościowo w dobry sposób. To jest solidny biznes. Ten biznes będzie przez kolejne kilkanaście lat. A zdrowie i wellness będzie po prostu, to jest kilkanaście lat minimum, to jest dla dzieci i dzieci naszych dzieci. A więc nie spiesz się, nie bądź też chciwy, jest bardzo dużo ludzi. Słuchajcie, po prostu ta wiadomość obiegnie cały świat, jedna osoba w danym momencie, sięgniemy masowego rynku. Ale najpierw po prostu, żeby sięgnąć masowy rynek, musimy po prostu zadbać o małą grupkę ludzi. Słuchajcie, po prostu jest wystarczająco dużo ludzi dla każdego, nie panikuj. Każdy po prostu myśli, że od razu musi uzyskać wszystkie odpowiedzi na pytania. Słuchajcie, nie tak jest. Mamy oczywiście, że informacja pozwala, że ludzie wzrastają, ale nie próbuj na początku mieć zbyt dużo informacji, ponieważ to powstrzyma ciebie i innych ludzi przed osiągnięciem sukcesu. Mamy wszystkie odpowiedzi na stronie firmowej. Twoja linia sponsorowania ma odpowiedzi. Zazwyczaj na kolejnym degustacyjnym partem możesz uzyskać informacje. Jest odpowiedź na wszystko. Kolejna rzecz, wybierz we właściwy sposób. My nauczymy cię, w jaki sposób ty masz wybrać ludzi. A musisz wybrać tych ludzi, z którymi czujesz się dobrze, ludzi, których lubisz, ludzie, z którymi chciałbyś robić biznes. I musisz po prostu podzielić tak samo we właściwy sposób zarządzać swój czas pomiędzy rodziną, a duchowymi sprawami, a budowaniem biznesu. Użyj doświadczenia innych ludzi. A my możemy pomóc ci przekazać swoje doświadczenie, więc wybierz we właściwy sposób, w mądry sposób, w rozsądny sposób. Więc mapa to 10 kroków, które musisz wykonywać. To jest działanie. Kiedy po prostu sam zaczniesz to robić i replikować to w swojej organizacji, to będzie cykl. A kiedy raz zaczniesz to robić, nie zaczniesz
przestawaj tego robić, nauczysz innych ludzi, w jaki sposób oni mają zrobić to samo, w jaki sposób oni mają działać według tych wskazówek, które tutaj są. Słuchajcie, pokazujemy ludziom lepsze zdrowie, butelka, lepsze zdrowie fizyczne, to pieniądze i dzięki systemowi mogą je ludzie uzyskać. Więc zacznijmy na samym początku od twojego marzenia, od tego, jaki jest motyw twojej działalności, czy ty masz po prostu motyw działalności, co to jest dla ciebie, coś, co ciebie naprawdę motywuje, coś, co jest, z czym jesteś emocjonalnie związany. No, jeżeli idziesz spać z tym i budzisz się rano, jeśli myślisz cały czas o swoim dlaczego, o swoim motywie, a to pomoże tobie wyprodukować rezultaty. Słuchajcie, po prostu większość ludzi pracuje w pracy na etacie, a my po godzinach budujemy biznes, żeby realizować swoje marzenia, a nie tylko zarabiać pieniądze na bieżące cele. Po co to robimy? Robimy to dla wolności, dla finansowej wolności, dla osobistej wolności, dla duchowej wolności, a każdy chce mieć wolność, więc nauczymy cię, w jaki sposób ty możesz ustawić swój cel, a zdecydować, jakie jest twoje marzenie. Potem, w jaki sposób możesz ustawić cele. Jest wiele różnych celów. Są mini cele, długoterminowe cele. Każde cele od krótkoterminowych, od 24 godzin do miesięcznych, dorocznych celów, do wieloletnich celów. A kolejna rzecz po prostu to cena, którą jesteś gotowy zapłacić. Twoje postanowienia. Trzeba się namęczyć, żeby osiągnąć tutaj. Po prostu. Trzeba postanowić, że poświęcę taką i taką liczbę czasu, że dam z siebie tyle i tyle energii, że zaangażuję się w naprawdę poważny sposób. Wyznaczamy czas, w którym będziemy działać. Ponieważ to, co robimy, to pokazujemy produkt i biznes do nowych ludzi i plan na sukces. A twoja energia musi być we właściwy sposób zainwestowana. A też będziesz potrzebował zainwestować pieniądze w produkt, a w materiały marketingowe, i potem będziesz musiał reinwestować w te rzeczy. Kolejna rzecz to trzeba zbudować listę. A my robimy reklamę przez polecenia, więc musisz mieć listę ludzi, z którymi będziesz rozmawiał. Pokażemy ci, w jaki sposób masz to zbudować, w jaki sposób ma to być lista lokalna, poza miastem, lista krajowa, lista międzynarodowa. Na początku będziemy rozmawiać z przyjaciółmi, potem z rodziną, z przyjaciółmi, potem z ludźmi, a których jeszcze nie znamy. Na początek to wystarczy 10 osób, mała liczba ludzi. Żeby po prostu podzielić się szybciutko produktem i pomysłem na biznes i żeby zbudować, wprowadzić pierwszych ludzi. Teraz jak już masz listę, trzeba zacząć się kontaktować w strategiczny sposób z tymi ludźmi i pokazać im model ZPP, czyli zaprosić, poczęstować i podzielić się informacją. Teraz, co ci ludzie muszą zrobić? Muszą spróbować produktu, podzielić się informacją i podzielić się pomysłem na biznes. A jeden na jeden to potrzebujemy zrobić. Za każdym razem, kiedy pokazujesz to jeszcze raz stajesz się lepszy. Teraz kolejna rzecz, potrzebujesz mieć spotkanie, nazywamy to degustacyjne party, czyli STP. Podzielisz się produktem i programem z innymi ludźmi. Za każdym razem, kiedy pokazujesz plan, potrzebujesz, wszystkie informacje są tutaj w mapie, w jaki sposób masz zrobić swoje spotkanie. Każda informacja tutaj jest zawarta, co potrzebujesz zrobić. U kogo robimy spotkanie, w jaki sposób po prostu ty masz przygotować tego typu spotkanie, w jaki sposób masz rejestrować ludzi, gdzie masz rejestrować ludzi i w jaki sposób pracować z tymi ludźmi, a potem zreplikować to w twojej organizacji. Potrzebujesz użyć flipcharta, żeby pokazać produkt i plan na sukces. A potem w jaki sposób robić follow-up, czyli kolejne spotkanie, żeby ludzie mogli podjąć decyzję. Słuchajcie, 95% pracy zostało wykonane do tej pory, 5% pracy to jest follow-up, ale fortuna jest właśnie w follow-upie. Po tym, jak pokazałeś wszystkie narzędzia, filmy innym ludziom, plan kompensacyjny, musisz wprowadzić ludzi. Jeśli nie zrobiłeś tego na pierwszym spotkaniu, musisz po prostu zrobić kolejne spotkanie, follow-up, dać im informacje, żeby potem mógł odebrać te informacje właśnie na follow-upie. Teraz dajemy im konkretną informację, żeby oni mogli podjąć właściwą dla nich decyzję. I teraz potem jak robimy follow-up, teraz trzeba z tymi ludźmi dać im informację, w jaki sposób mają wystartować. To, co oni wiedzą na początek, to, co ty im pokazałeś, w taki sposób oni będą startować ze swoim biznesem.
i replikować to, co ty zrobiłeś. Jak zacząć? Tak, potrzebujesz po prostu wprowadzić ludzi, ale czy potrzebujesz im pokazać też, w jaki sposób oni mogą wejść na automatyczną wysyłkę, wejść na stronę internetową, pokazać im, jak działa drzewko i pokazać im, w jaki sposób oni mogą, mają włączyć się do informacji, w jaki sposób mogą korzystać z konferencji, z wszystkiego tego, co produkujemy. Tak, ci ludzie muszą zacząć we właściwy sposób. Pierwsze 48 godzin muszą zostać gwiazdą, osiągnąć pierwszą pozycję w firmie i potem powtórzyć to z innymi ludźmi, żeby wyprodukować ekscytację. Teraz kolejny krok to jest konsultowanie się z biznesem, z górną linią sponsorowania. Ktoś, kto wprowadził cię do firmy, ktoś, kto podzielił się, nazywa się twoim sponsorem. Twoja linia sponsorowania to ludzie, którzy wprowadzili tą osobę i ty możesz z nimi się konsultować. To są ludzie nad tobą w biznesie, to są ludzie aktywni i możesz dotrzeć do nich, żeby poradzili ci, dali ci poradę, w jaki sposób ty masz osiągnąć tutaj sukces. A teraz rewelacyjną rzeczą jest to, że dopóki ty nie osiągniesz tym sukcesu, my nie możemy osiągnąć tym sukcesu. Więc my musimy pomóc tobie, żebyś ty osiągał sukcesy, żebyśmy mogli osiągnąć sukces. I słuchajcie, dlaczego miałbyś nie rozmawiać z ludźmi, którzy mają twój interes na rzeczy, a to jest twoja linia sponsorowania. Oni mają twój interes tylko i wyłącznie na rzeczy. I to są wszyscy ludzie na pozycjach Gold, Ruby, Emerald, Diamond, Blue Diamond, Czarny Diament i tak dalej. Pokażemy ci, w jaki sposób ty możesz osiągnąć to, co oni już osiągnęli. Oni już to osiągnęli, oni mogą pokazać sobie, w jaki sposób ty też możesz to osiągnąć. I kolejny, 10. krok to jest zduplikować te wszystkie działania, te rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, te 10 kroków. Każda osoba, kto wchodzi do biznesu, musi zdecydować, jaki jest jej cel, ustawić swój cel, postanowienia, zbudować listę, kontaktować się z ludźmi, zrobić spotkanie, zrobić follow-up, a w jaki sposób zacząć. Trzeba pokazać innym ludziom, w jaki sposób konsultuje się, przez pokazanie im, w jaki sposób ty to robisz, i potem duplikujemy. Z tym nagraniem, z tymi materiałami, z tą informacją, ty możesz to zrobić, to jest rewelacyjne narzędzie, zaczerpnij z niego wiedzę i to jest plan, jak dojść masz do skarbu, ponieważ ty jesteś twoim skarbem i twoja wolność jest twoją nagrodą. Zapraszamy cię do diamentu, do niebieskiego i do czarnego.